Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. W naszym studiu przypominam panowie Marcin Mięciel, Tomasz Sokołowski, a podsumowujemy ostatnie dwa mecze reprezentacji Polski. Przypominam, że można nas również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl i na Facebooku TVP Sport. Tam czekamy na Państwa pytania. Jest ich już trochę. No tak, dużo panowie pytań, między innymi o przyszłość Jerzego Brzęczka. Lubimy tak w Polsce popadać w skrajności, w skrajność. Teraz jesteśmy na etapie zwalniania selekcjonera. Tutaj sytuacja chyba jest jasna, bo w tym tygodniu wywiad ze Zbigniewem Bońkiem w Super Expressie. Pytanie o jego przyszłość, o przyszłość Brzęczka oczywiście. I odpowiedź, pierwsze analizy zrobimy dopiero po zakończeniu eliminacji, bo nie można zawodnika biegnącego na 3 km oceniać po 1800 metrach. Jeśli chodzi o zdobyte punkty w eliminacjach, to jest dość dobrze, a styl mógłby wyglądać lepiej. Waszym zdaniem, jak mocna mimo wszystko jest pozycja Jerzego Brzęczka? Znaczy, myślę, że bardzo mocno. Jesteśmy liderem. To tak jak powiedział, rzeczywiście biegniesz pierwszy i cię wyrzucają, tak, z biegu. No. Jesteśmy liderem. Wygraliśmy w Wiedniu, tak, z Austrią. W dwóch meczu mamy lepszy bilans. Okej, te dwa mecze nam nie wyszły. Oby to były tak naprawdę tylko te dwa mecze. Dajemy dalej szansę do końca eliminacji, tak jak Zbigniew Bońek powiedział. Miejmy nadzieję, że ten czas tutaj spędzony kadrowiczów z trenerem gdzieś tam przyniesie jakiś efekt, może po jakimś dłuższym czasie, że zaczną grać to, co chcemy, żeby grali. I będziemy się cieszyć, oglądając chłopaków na mistrzostwach. No. Tak, no ciężko tutaj. No, nie ma nad czym się zastanawiać, tak? Prezes nie powoływał selekcjonera, żeby go teraz, to co Marcin powiedział, jest pierwszy. Oczywiście no, styl no, mam nadzieję, że przyjdzie w odpowiednim momencie i czasie, tak jak Jurek Brzęczek, bo on wie najlepiej, tak? My oglądamy tylko ten jakby... Nie same przygotowania do tego spotkania, tylko już sam efekt tego, tak? A potem po tych meczach oczywiście możemy i po tych rozegranych 6 spotkaniach, to ten styl jest no, tutaj no, daleki od oczekiwań naszych, ale też no, nie mamy może takiej ekipy, jakbyśmy chcieli, żeby ona funkcjonowała, aczkolwiek mamy zawodników, ale tu się gra 11 zawodników. Tu nie ma tak, że Robert jest 1 na 1, tylko musi, też on żyje z podań, tak samo inni zawodnicy i musimy tutaj jakby przejść do porządku, tak, a nie tutaj robić, że mamy drużynę na miarę, nie wiem, medalu na przykład. Ale też pamiętajmy, mamy zawodników, którzy są należą do europejskiej czy światowej czołówki i jednak jeśli chodzi o styl, możemy wymagać od niej, żeby pokazywała coś więcej niż w meczach ze Słowenią czy Austrią. Właśnie mówi się, że trenera bronią wyniki, tak? I Brzęczko... Ale teraz też selekcjonują i sami zawodnicy podkreślają, że na pewno stać ich na lepszą grę i tego i selekcjoner i zawodnicy się nie kryją tego. Trochę to się różnią jeszcze w opiniach, tak? Bo Jerzy Brzęczek trochę wysyła takie sygnały, że nie róbmy z nas, prawda, czołowej ekipy na świecie, nie mamy aż takiego potencjału, żeby grać jak Hiszpania. Z drugiej strony Lewandowski, który mówi, że no ale przecież już mieliśmy takie momenty za Nawałki w Mistrzostwach Europy, gdzie ta gra faktycznie się mogła podobać, tak? Były i wyniki, i był styl, i pytanie, czy... No tak, Brzęczka wciąż bronią wyniki, mimo tych dwóch ostatnich meczów, bo no, jesteśmy na prowadzeniu w tabeli, tak? Z drugiej strony, czy kibice faktycznie nie mają prawa pytać o styl, w jakim gra reprezentacja? No umówmy się, gdybyśmy dzisiaj zagrali na Euro, jutro, to tak naprawdę nie mielibyśmy za wiele do zaoferowania na tych mistrzostwach. Ale wiadomo, no, jak za Nawałki graliśmy dobrze w eliminacjach, to my wszyscy myśleliśmy, że właśnie mamy wiele do zaoferowania, nic nie pokazaliśmy. Także mistrzostwa świata, ale mistrzostwa świata, ta, a tutaj, wiecie co, to jest tak, że zawodnicy też muszą trochę mieć pretensje do siebie. Myślę, że trener Brzęczek ma jakiś pomysł. A tak jak powiedzieliśmy, to są chłopaki, którzy grają w najlepszych klubach świata. Przyjeżdżając tutaj, to nawet jak trener nakreśli jakiś sposób grania, no to musimy coś więcej od siebie dać, coś więcej wykreować samemu, tak? I to każdy z zawodników musi to zrobić, nie chowając się i grając do najbliższego, ale coś właśnie zaryzykować, bo ja gram, nie wiem, w lidze włoskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, czy gdziekolwiek, tak? I muszę to pokazywać na boisku. No nie wszyscy na razie pokazują, także a trener przecież od nich to wymaga, tego wymaga, także no myślę, że to jest też po części wina tych chłopaków. No. Też słuszna uwaga. Oczywiście patrzymy na selekcjonera jako głównego winowajcę, ale też spójrzmy indywidualnie na niektórych zawodników.
Jasne, jasne, tutaj bezwzględnie. No to co Marcin powiedział, czy taką jedną akcję, co zrobił Grosicki, to oczekuje się, że będzie więcej, tak? Linia defensywna, no, musi być stabilna. Oczekuje się od Krychowiaka, czy od Klicha, czy później wchodzi Bieli, który ma duże aspiracje, dużo o tym mówi, żeby, no, dać więcej tej kadrze i tak możemy mówić, tak? Ale później cały musi ta drużyna stanowić ten monolit, bo Robert będzie wykańczał, ale inni też muszą wziąć na swoje barki. Robert też bierze dużo, ale sam Robert tego nie udźwignie i wielokrotnie tak było. Mm-hmm. Teraz tak, wyjazd na Łotwę, spotkanie u siebie z Macedonią Północną. Bierzecie pod uwagę, że panowie mogą nie zdobyć kompletu punktów w tych meczach? Znaczy, wiesz, no, wielokrotnie piłka nas, kurde, zaskakiwała i teraz tak samo. Nikt nie myślał, że reprezentacja straci punkty ze Słowenią. Aczkolwiek, no, patrzymy na to, że taki potencjał, no, że nic się nie może przytrafić, ale tu muszą sami zawodnicy i cały sztab muszą, no, dobrze się przygotować, a przygotowujesz się praktycznie w klubie, tak? Przede wszystkim, bo przyjeżdżasz na reprezentację, masz 2-3 dni i tylko dobrze rozpracować przeciwnika, dobrać przez trenera odpowiedni skład, który zrealizuje zadania, które trener nałoży, i to jest takie obowiązkowe, i żeby to po prostu, mówię, no, żeby to zrealizować. I pytanie... Łotwa to chyba najsłabszy zespół i to tam wygramy. Myślę, że musimy wygrać, wygramy na pewno, i wygrywając z Macedonią, myślę, że trochę się podbudujemy, uspokoi się ta atmosfera akurat na te na ostatnie, najważniejsze mecze później, tak? Także myślę, że będzie dobrze w tych dwóch meczach. I... Pytanie też, jakie wnioski wyciągnie Brzęczek. Piłkarze piłkarzami, oczywiście w ich interesie jest to, żeby przyjechali optymalnie przygotowani. Pytanie, jakie wnioski wyciągnie selekcjoner, bo po tym pierwszym meczu już wiadomo, zmienił trochę, wprowadził kilka roszad na mecz już z Austriakami, więc też dla niego to jest materiał do analizy, jak to się mówi. Są pytania od internautów, pytają na przykład o to, co dzieje się w naszej linii obrony. Mówiliśmy o tym tydzień temu, o tym, że Bereszyński na lewej stronie, mimo że jego pozycją jest strona prawa. Mamy wreszcie zdrowego Rybusa, mimo wszystko selekcjoner nie decyduje się go tam wystawić i trochę ta obrona się męczy. Męczy się Bereszyński, męczy się pewnie Rybus, który chciałby grać, a nie gra. No właśnie, to jest, wiesz, jeżeli ktoś wypadł przez rok z kadry, tak, i wskoczył ktoś na jego miejsce, nie zawodnik, który na co dzień gra na tej pozycji, to też można zrozumieć selekcjonera, że tak postępuje, a nie inaczej. Aczkolwiek, no, ogląda każdego z zawodników, powołując go, to wie, w jakiej jest dyspozycji, i mi się wydaje, że tu jest małe ryzyko, jakby wstawił Rybusa, aczkolwiek, no, każdy z nas by widział. Marcin by może widział kogoś innego z przodu, może dla Zielińskiego inną pozycję. Czy by Jędrzejczyka wstawił na lewą obronę, gdzie grał, tak? Czy Jędrzejczyka zamiast Pazdana? No to jest tak, tyle mamy pytań, na które każdy z nas by inaczej może to zrobił. Także tutaj musimy zaufać selekcjonerowi, bo on podejmuje tę decyzję, i wiedząc więcej od nas. To jeszcze na koniec o trochę niesportowym wymiarze tego wszystkiego, bo słyszeliśmy wypowiedzi po meczu ze Słowenią, z Austrią, naszych czołowych piłkarzy z Robertem Lewandowskim na czele, który mówi dość wprost, tak, że przy tym, co gramy w tym momencie, panowie się trochę ze sobą męczą. Jeśli piłkarz mówi coś takiego przed kamerami, znaczy, że sytuacja jest w miarę poważna. I teraz mamy zgrupowanie za miesiąc, za niecały, kolejne zgrupowanie. Jerzy Brzęczek, oprócz tego, że musi zadbać o swój pomysł na grę, to jeszcze pewnie będzie musiał wyjaśnić pewne sprawy pozaboiskowe i zadbać o atmosferę, bo trochę takie wypowiedzi to wszystko gdzieś tam podkopują. No może tak, ale tak jak powiedzieliśmy, jeżeli nie idzie, no to takie wypowiedzi gdzieś tam, tak. Będzie szukał usprawiedliwienia, doszukiwał się jakichś rzeczy, których może nie ma, tak? Bo lepsza atmosfera jest czy w klubie, czy w drużynie, jak wygrywasz, tak? Jak się wygrywa, to jest zawsze atmosfera dobra. Myślę, że przed tymi meczami była super atmosfera, teraz coś się popsuło. Powiedzmy sobie szczerze, no, zawodnicy, to co mówiliśmy wcześniej, muszą też puknąć się w klatę. Panowie, każdy musi dać więcej, nie tylko trener. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Teraz mamy rzeczywiście dwa mecze trochę łatwiejsze i to jest właśnie pole do popisu, żeby to wszystko zgrać, atmosferę.
wynikami i w środku poprawić i później do tych najważniejszych, do tego finału podejść już rzeczywiście jako ekipa, która zaczęła lepiej grać i, no i punktować. No. Po czterech meczach mieliśmy 12 punktów, nikt nie narzekał, tak? Po takim stylu gorszym, bo z Macedonią wiemy jak graliśmy i nikt nie narzeka, a teraz no po prostu wyrzuca się wszystko, tak? Troszeczkę jakby od siebie tą winę się odrzuca, jak to każdy zawodnik nie lubi być tutaj wobec siebie krytyczny w tym momencie i gdzieś szuka i gdzieś usprawiedliwienia w tym. No tak, mówiliśmy, że lubimy popadać kibice ze skrajności w skrajność, to nie zdziwiłbym się, jeśli po tych meczach z Łotwą i Macedonią Północną znów będziemy nosić brzęczka na rękach. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Panowie, tak trochę zmieniając temat na koniec, na tych ostatnich kilkanaście minut, dyskusja o brzęczku trochę nam przypomina, trochę dyskusję o takim jednym trenerze z Łazienkowskiej, który miał bardzo trudny początek. Musiał też przyjmować na klatę lawinę krytycznych komentarzy, jeszcze zanim zdążył się sezon rozpocząć. No i tak, a teraz patrzymy, oczywiście puchary już, wiadomo, to już jest sprawa zamknięta, ale w lidze 3 kolejne zwycięstwa, 2 punkty straty do lidera. Waszym zdaniem Legia wychodzi na prostą? Oby tak było. No to, co wcześniej zawsze mówiliśmy, że polskie kluby mają problem z utrzymaniem tej jakości, tak? Oczywiście jakości na początku nie było, Legia nie grała za dobrze, teraz to wygląda, można powiedzieć, że bardzo dobrze w polskiej lidze i oby to trwało jak najdłużej, bo no teraz przed Legią ciężki mecz, tak? W Białymstoku wiem, że tam zawsze Legii się ciężko grało, ale Legia ma tą jakość środku, piłkarską przede wszystkim i to daje jakby jakąś tam przewagę w tej lidze, myślę, Legii. Szkoda mi. Tylko mierzy się z Jagiellonią, tak? Która też jest na fali. No też jest na fali. No, i tam ciężko się zawsze Legii grało, tak? I to będzie na pewno trudny mecz, ale mówię, patrząc dalej długofalowo, rzeczywiście Legia ma niezły skład i powinna namieszać w tej lidze, tylko mówię, jak długo to będzie szło w tej jednej linii. No, na dzień dzisiejszy mamy Śląsk Wrocław liderem, który chyba się nie spodziewał, że będzie liderem, 0 porażek, tak? I wcześniej mówiliśmy o Lechu po 2 pierwszych kolejkach, że Lech niewiarygodnie gra. I że wraca powoli. Do połowy ligi będzie mistrzem, za chwilę Lech zjechał na dół i słabsze predyspozycje, także to poczekajmy z tymi sądami, 7 kolejka. Tak, magia Ekstraklasy, o której tu często mówimy. A propos jeszcze Aleksandra Włókowicza, no, ciekawy przypadek do analizy tego też, co dzieje się wśród kibiców, w mediach społecznościowych. Trudny bardzo początek. Wiele głosów nawet byłych kolegów z boiska, którzy mówili, że no to nie jest ten poziom dla niego, że Legia to jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Tymczasem Włóko konsekwentny, twarda ręka, nie robi niczego pod publiczkę. Może czasami trzyma się za twarda. Konsekwentnie swojej wizji. I co? I coraz więcej teraz głosów, że no w sumie to szanujemy to. Widać jakiś tam progres i lubimy trenerów, którzy no po prostu mówią jak jest, tak. Robią swoją robotę, trzymają się swojej wizji, no taki jest Włókowicz. Tylko nikt nie przypuszczał, że po meczu rewanżowym i odpadnięciu z pucharów Legia straci 2 napastników. Może gdzieś tam w kuluarach było coś, że jest na rzeczy, ale nikt nie przypuszczał. Także teraz mamy we wrześniu, Legia ma 4 wyjazdy, licząc pucharowy mecz, czyli 3 ligowe mecze ma wyjazdowe i wszystko może się diametralnie zmienić. Mówimy tutaj, że idzie w dobrą stronę, a to wszystko może się odwrócić. Także to jest wszystko takie do końca niepewne, patrząc na naszą ekstraklasę, to co Marcin powiedział, brak stabilności w tym wszystkim, że raptownie możesz zagrać 1-2 spotkania, ale jak nie będzie ciągłości, nie będzie serii, nawet jak zremisujesz 1 spotkanie, a wygrasz 3, no to już widać, tą serię już jest prawidłowość i tak dalej. Ale mi się wydaje, że Legia na dzień dzisiejszy, mając tak co Marcin powiedział, dużo jakości, że się osłabiła, bo też pokazujesz jaką masz ławkę. Jeżeli masz ławkę, to zawsze możesz coś skorygować, coś zmienić, jak coś nie idzie, ale jak ta ławka się ubywa, a nie masz dobrych zmienników, no to w końcu no, może czegoś ci zabraknąć. Tak, trener mówi, pytano to na konferencji ostatnio, mówi, że według niego Legia ma taki skład i jakość, że na ekstraklasę to wystarczy, chociaż faktycznie może się przydarzyć jeszcze w tym roku jakiś transfer. Wywołałeś temat, jeszcze 2 tygodnie panowie mówiliśmy o tych kontrowersjach związanych z Kulenowiciem, z Carlitosem. Jeden gra, dlaczego gra, drugi nie gra, dlaczego nie gra. Minęły 2 tygodnie, żadnego z panów nie ma już przy Łazienkowskiej. Pytanie, Marcin, Tomek, którego wam bardziej będzie brakować? Na pewno Carlitosa, no to był człowiek, który wchodząc zawsze coś zrobił. Stwarzał sytuację, strzelał bramki, dodawał jakości
innym zawodnikom łatwiej się grało, bo brał na siebie grę 1-1, dużo uderzał na bramkę. No Kulenowicz dla mnie to na razie nic nie pokazał, nigdy go nie widziałem na treningach, nie mogę go ocenić, z tego co widziałem na meczach, no to szkoda mi było tylko chłopców z akademii, bo myślę, że mamy chłopców po 20 latach trenując w akademii, napastnika jednego, dwóch, który byśmy mogli wprowadzić za takiego właśnie zawodnika i dać mu tyle samo szans, co dostał Kulenowicz, tak? I tego mi najbardziej szkoda. Na pewno wielki plus, bo zarobiliśmy na nim dużo pieniędzy i to budżet jest jakiś, musi tak, się zamknąć, budżet musi się zamknąć, tak, po pucharach. To jest duży plus, ale dla mnie Carlitos no, powinien zostać. No, niezgoda jest bardzo dobrym zawodnikiem, który stwarza sobie sytuację. Kante to samo, tylko że oni są kontuzjogenni, tak? Często mają jakieś tam urazy, kontuzje i oby nie było, że... A może to będzie... Oby nie było, że nie będzie napastnika, może to będzie jakiś plus dla tych chłopców z akademii. Ktoś wejdzie nieznany i strzeli jedno, dwie bramki, bo myślę, że napastnika najłatwiej wprowadzić jakiegoś szybkiego... Znaczy już i Aco Wukowicz wprowadza z akademii chłopaków, prowadza, tak? Tylko mi chodzi o Kulenowicz, dostał tyle szans, że... Zgadza się, Maciej. Myślę, że nic nie zrobił tak naprawdę. Mógł jakiś chłopiec z akademii dostać i myślę, że mógłby zrobić to, wiadomo, tutaj z Warszawy, czy tam grając w Legii, kochając Legię, przy kibicach, kibice wsparcie by dali mu na pewno i myślę, że coś więcej by zrobił i Legia by na tym też zarobiła. Może tak się wydarzyć, bo faktycznie patrzymy to, co się dzieje w ataku, to trochę tam biednie, jeśli chodzi o ławkę. No ale jeżeli tu właśnie to, co Marcin mówi, jeżeli Kante po powrocie z wypożyczenia, z Pucharu Afryki, po jakichś drobnych urazach dojdzie do swojej, bo to też jest zawodnik, który nie dostał tyle szans za Sapinto, ile ja liczyłem bardzo na niego. Tak samo i Jarek Niezgoda, no te dwa ostatnie spotkania i dobre wejście w Glasgow, no pokazał, że już wraca do tej dyspozycji. Jeżeli to utrzyma, no to będzie na pewno tutaj, no Legia będzie miała tutaj pociechę z jego bramek. Ale wracając jeszcze do Carlitosa, no jeżeli w ciągu dwóch sezonów, gdzie on jest w naszej ekstraklasie, strzela 40 bramek, No to czego chcieć więcej od napastnika? Nawet jak byłby chimeryczny w ten czy w inny sposób, no to na pewno dużo by dał tej jakości, dużo jeszcze bramek by tu strzelał i byłby tutaj cennym tutaj zawodnikiem w Legii. A już to już temat zakończony, Carlitosa nie ma, Kulenowicza nie ma i zobaczymy, jak szczególnie Kulenowicz, no bo wraca do swojego byłego klubu, gdzie no, ten klub Partizan no, słynie z tego, że no, wypuszcza jak Ajax, wypuszcza zawodników i sprzedaje za dobre pieniądze. Tak, temat zakończony, jeśli chodzi o Legię. Ja jeszcze chciałem dopytać o Carlitosa, bo tak sobie myślę, jak przychodzi z Wisły Kraków, piłkarz, który jest obyty z polską ligą, sprawdził się, super strzelec, trudno dyskutować o jego umiejętnościach. Wydawało się transfer, który no, nie może się nie udać, prawda? Że powinien być takim realnym wzmocnieniem dla Legii Warszawa, przynajmniej na tym krajowym podwórku. Tymczasem odchodzi z Legii sfrustrowany na pewno tymi ostatnimi tygodniami. Poniósł tutaj porażkę. No właśnie, panowie, dlaczego to wszystko się nie udało? Dlaczego taki piłkarz jak Carlitos z Legii odchodzi w taki sposób? Ciężko powiedzieć, aczkolwiek trzeba sięgnąć chyba głębiej, bo Carlitos za Pinto, jak jeszcze grał, to był trochę osamotniony. Pamiętamy, jak wchodził Kante właśnie, to co mówiłeś, że Kante daje dużo jakości. To był człowiek, który, jeżeli wchodzi na boisko, to Carlitos miał łatwiej i stwarzał więcej sytuacji, strzelał bramki, tak? Bo on przyjął piłkę na siebie, wziął, podprowadził gdzieś i było dwóch napastników, było rzeczywiście groźnie i to ten Carlitos mógł się bardziej rozwinąć. Niestety trener Pinto nie widział Kante w swoim składzie. Carlitos często się mówiło, że rzeczywiście jest tam gdzieś osamotniony w tym przodzie. No i tutaj wiadomo, Vuko spojrzenie jest trochę inne i też odsunął już na początku zawodnika, który moim zdaniem myślę, że mógł pomóc w dwóch meczu z Rangersami. Jeżeli był od razu od początku tego sezonu prowadzony i dobrze się czuł w tej drużynie, tak? Czuł się potrzebny przede wszystkim, no to on i Niezgoda grając w tym meczu rewanżowym, no mógł być inny wynik, no ale to... Czy więcej procent szans by Legia miała? Na pewno więcej procent, no bo i na pewno obrońcy Rangersów by tak się nie włączali, bo większe zagrożenie, co pokazał od razu Niezgoda po pierwszych minutach już wchodząc, tak? I to mógł być ten klucz tam do wyjścia, no ale to teraz jest tylko nasze domniemanie. Tak sobie rozmawialiśmy o tym, dlaczego tak... Taką pozycję ma w tym momencie Carlitos. Słuchaliśmy wypowiedzi trenerów, bo i w naszym studiu był i trener Wukowicz, i Saganowski. I wyłaniał się z tego obraz człowieka, który strasznie, strasznie opornie mu idzie przyswajanie tej wizji, jaką ma Wukowicz. On gdzieś tam się chce tego trzymać, a Carlitos nie za bardzo ma ochotę do tego się
ochotę czy umiejętności, żeby do tego się nagiąć. No tak, widać, są zawodnicy, co do których można naginać swoją taktykę, bo są tak wybitni, że po prostu nie możemy sobie pozwolić, żeby ich stracić czy odsunąć na ławkę. Najwidoczniej Vukovic uznał, że Karitos nie jest aż takim wybitnym piłkarzem, żeby właśnie na jego potrzeby gdzieś tam rezygnować ze swojej wizji tego, jak Legia ma grać. Znaczy, no jak to się mówi, nie ma zawodnika, który byłby większy od drużyny i chyba tak, a co do tego aspektu podszedł chyba z Karitosem i no trudno to nam oceniać z zewnątrz tą sytuację całą, bo nie mamy pełnego obrazu, jak pewnie jest. Pewnie nie wszystko wiemy, co tam się działo. Znaczy, to co Marcin mówi, nie wiadomo jak na treningach, tylko wiemy, później mamy ten obraz, no samego spotkania, no ale tutaj bronią go statystyki, mam tu mówiąc o Karitosie, a Kulenowicz bodajże 20 kilka spotkań, dwie bramki, to na pewno zawodnik przyszłościowy dla Legii, dla takiego klubu, tak? Bo no tutaj zawodnika trzeba rozliczyć też, jeżeli gra w przodzie, no to za bramki, albo że stwarza sytuację kolegom, partnerom, tak? Bo samo bieganie, no to sam Marcin powiedział, że można o podobnym pokroju też poszukać w akademii, tak? Zawodnika, który trenuje, jest tutaj z Legią związany na dobre i na złe. Ja bym już zakończył ten temat, czy Kulenowicz, bo ja bym będę obserwował obydwu, tak? Wiadomo, że Karitos to wybrał troszeczkę inny kierunek. Bardziej chodzi mi o Kulenowicza, jak jego dalszy rozwój się potoczy, czy właśnie w tym klubie będzie właśnie te apogeum jego umiejętności, no bo w Legii no, miał trudny okres. To myślę, że jeszcze jedna rzecz, że nie wiem, czy w polskiej lidze da się taki profesjonalizm sprowadzić i myślę, że WUKO trochę się nauczy, że nieraz taka elastyczność do niektórych zawodników będzie potrzebna. No. Może w Niemczech okej, okay, no jest nakreślone coś i tam jest ornuk i każdy musi rzeczywiście jak roboty, ale to są inna jakość zawodników, wszyscy reprezentanci gdzieś wysoki level. Ale tutaj przyjeżdżając Hiszpanie, Portugalczycy z drugich, trzecich lig, oni nie są tego nauczeni. I tu trzeba albo czasu, albo po prostu takiej małej elastyczności, że okej, okay, temu dzisiaj odpuścimy. Może w następnym meczu, ale ma pomóc Legii, pomóc mi się wypromować jako trenerowi, pomóc Legii w pucharach, żebyśmy grali. Myślę, że takie coś będzie potrzebne, a co? I tego mu na pewno życzę. No. On też pewnie jeszcze cały czas szlifuje swój warsztat trenerski. Na koniec jeszcze, Marcin, mamy minutkę. Mówiliśmy, że tak, Kulenowicz sobie poszedł, Karitos również. Jodłowiec jeszcze. Jodłowiec, tak. Też ważna informacja. Czy Legia powinna w trybie pilnym szukać sobie kogoś jeszcze na rynku, żeby wzmocnić atak, czy jak powiedział Vukovic, z tym, co mamy, damy radę? No nie wiem, kogo tam mają jeszcze w akademii, no, z tych napastników, kto tu jeszcze może grać, bo mamy tego Kantę, mamy tak, Niezgodę. Canogo już dopiero w styczniu albo w lutym, właśnie, to jest na pewno. Myślę, że liczą na to, że po prostu wytrzymamy tak naprawdę, tak, wytrzymamy to do końca i dopiero w zimowym okienku dokonamy tego, że to nam wystarczy na tą jakość, na tą naszą ligę. No. Jak mówi Aleksander Vukovic. Panowie, serdecznie dziękuję za dzisiaj. Legia dzisiaj gra z Jagiellonią. To spotkanie o 20:30. Ciekawa kolejka zresztą, bo jutro Legia Lech, w poniedziałek Krakowia Piast. Zapowiada się nieźle. W środę jeszcze pamiętamy zaległy mecz czwartej kolejki Wisła Płock Legia. Na pewno pomówimy o tym za tydzień. Z Tomkiem Sołkowskim się widzimy w tym studiu. Wielkie dzięki Tomku za dzisiaj. Dziękuję, miłego Marcin dnia. Mięciel dzisiaj z nami również w studiu. Wielkie dzięki, Marcin. Dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję za dzisiaj. Arkadiusz Błaszczyk, dobrego weekendu. Magazyn sportowy.